Miło was znowu zobaczyć. Cieszę się, że przyszliście. Mieliśmy tydzień pełen zajęć. Moja żona napisała książkę. Zostanie ona wydana pod koniec tego roku. Myślę, że w listopadzie, ale nie wiem. Książka jest na temat zdrowia. Mam silne przekonania odnośnie zdrowia. 50% mojego serca to fanatyczna pasja odnośnie zdrowia. Jakieś 90% mówi, wchodzę w to. A 10% mówi, uderzaj gdzie chcesz, bo i tak wyjdzie to na dobre. Zespół telewizyjny Bethel i nasze wydawnictwo Destiny House w tym tygodniu pracowali nad pewną liczbą płyt DVD, ponieważ przygotowujemy się do wydania kompletu materiałów z tej dziedziny. To jest naprawdę fascynujące i jestem nadzwyczajnie podekscytowany perspektywą ukazania się tej książki, ponieważ widziałem, jak ludzie, którzy ani nas, ani jej nie znali, prorokowali, że ona napisze książkę na temat zdrowia. Że mają napisać. Wierzę, że Bóg chce, abyśmy byli zdrowi. To bardzo ciekawa podróż. Prowadziłem w tym tygodniu wykład w oparciu o moją książkę Umacniaj się w Panu. Z tego też zrobimy program nauczania. Tym również jestem podekscytowany. Spędziłem parę dni z naszym zespołem. Wielu z was było obecnych na tych spotkaniach. Zrobiliśmy 8 sesji. Myślę, że niemal przedawkowaliśmy. Prawie przedawkowaliśmy, ale myślę, że dobrze jest umrzeć od przedawkowania nauki Pisma na temat tego, jak być mocnym, jak być stabilnym. To był bardzo dobry, udany tydzień, który stanowi wstęp dla tego, o czym dziś będę mówił. Mam wrażenie, że są takie tematy, do których trzeba regularnie powracać. Myślałem o czymś takim ostatnio. Jesteśmy razem od 19 lat i zauważyłem, że przez te 19 lat bardzo często Bóg mówił, czy to przez członka naszego zespołu, czy to najczęściej przez zaproszonego gościa, na temat przebaczenia, na temat chodzenia w przebaczeniu. Jest dla mnie rzeczą zdumiewającą, jak często to Pan powraca do tego tematu. Na nowo i na nowo. To jedynie przypomina mi o potrzebie nieustannego bycia na bieżąco. Z przebaczeniem, z chodzeniem w przebaczeniu, z przebaczaniem ludziom, z życiem w Bożym przebaczeniu. Drugi obszar, ten, z którego w tym tygodniu przygotowałem program nauczania, to umacnianie siebie, a to głównie sprowadza się do tego, jak postępować ze stratą i rozczarowaniem. Dziś rano Chris prowadził nas w modlitwie tego właśnie dotyczącej. Rozczarowanie i rozgoryczenie to dwie największe rzeczy okulawiające ciało Chrystusa. Umiejętność stałego, regularnego radzenia sobie z tymi rzeczami jest czymś bardzo ważnym. Dziś zamierzam zająć się trzecim obszarem, powtarzając coś, o czym mówiłem wiele razy na przestrzeni tych lat, ponieważ bardzo mocno czuję, że musimy to sobie odświeżyć. Po pierwszym nabożeństwie dziś rano dowiedziałem się, że w tym tygodniu Chris przerabiał dokładnie tę samą rzecz. I oczywiście nie porównywaliśmy swoich notatek, bo ja ich nie mam, ale też wcześniej o tym nie rozmawialiśmy. Gdy coś takiego się dzieje, jest to zawsze dla mnie zachętą, ponieważ to oznacza, że to jest właśnie to, na co Pan wskazuje. Chcę dziś do was mówić na temat walki duchowej, a szczególnie umysłu. Jak wielu z was zdążyło się dowiedzieć, że polem bitwy w walce duchowej jest umysł? Biblia bardzo konkretnie poucza nas, jak toczyć walkę duchową na obszarze umysłu, jak ujarzmiać i brać w niewolę myśli itd. Mam trzy fragmenty Pisma, przeczytamy jeden z nich, a z pozostałych będziemy cytować i zobaczymy, jak uda nam się zmieścić w czasie. Otwórzcie drugi list do Koryntian, rozdział 10. Przeczytamy z niego parę wersetów, aby zacząć. Zasadniczą przesłanką leżącą u podstaw tego, co będziemy studiować, jest to, że apostoł Paweł mówi o burzeniu warowni. Jeżeli wyobrazisz sobie starożytną warownię, taką, jaka istniała w czasach biblijnych, to przychodzi ci na myśl miasto otoczone murem, albo być może zamek. Być może naoglądałem się za dużo filmów, ale ja wyobrażam to sobie jako zamek, w którym może ukryć się oddział wojowników.
Ściany tej warowni zbudowane są z wielkich kamiennych bloków. Biblia mówi o burzeniu tych warowni. Według tego fragmentu, owe kamienie, z których zbudowane są ściany warowni, to schematy myślowe, które toczą walkę przeciwko poznaniu Boga. To są idee i koncepcje, które stoją w sprzeczności z tym, co powiedział Bóg. Nieprzyjaciel faktycznie zamieszkuje te sfery myśli. Warownia jest miejscem, w którym zbrojny oddział odpoczywa i skąd może wyruszyć, aby dokonywać podbojów. To jest miejsce odpoczynku, w którym nieprzyjaciel bezpiecznie się ukrywa. W życiu umysłowym, nie w wyobrażeniach, w tym sensie, że to sobie wyobrażasz. On naprawdę przebywa w upadłych ludzkich myślach niespójnych z poznaniem Boga. On się tam chowa i jest bezpieczny. I stamtąd wyrusza, aby kraść, zabijać i niszczyć. Przeczytajmy więc te fragmenty i zaczniemy je omawiać. Muszę sam otworzyć ten fragment. 2 Koryntian, rozdział 10, werset 3. Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, lecz ma od Boga moc burzenia twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga, a wszelką myśl poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi. Jeszcze raz, spójrzcie na werset 4 i 5. Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, lecz ma od Boga moc burzenia twierdz warownych. Obalamy nim argumenty, udaremniamy ukryte knowania. Niektóre tłumaczenia mówią o rozumowaniach bądź wyobrażeniach. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga, a każdą myśl poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi. To jest obraz tego, jak należy postępować z myślami, które są całkowicie oddzielone od myśli Bożych, od Bożych idei, zamysłów i planów. Powiem tak, nie możemy pozwolić sobie na pielęgnowanie myśli o nas samych, które nie pokrywają się z tym, co Bóg myśli o nas samych. W momencie, gdy to czynimy, akceptujemy kłamstwo i walczymy przeciwko celowi, jaki Bóg ma dla naszego życia. Kiedy trwamy w karmieniu myśli niezgodnych ze Słowem, jakie On o nas wypowiedział, to walczymy z Bożym zamysłem. To dlatego Biblia mówi, że umysł nakierowany na ciało niesie śmierć. On nie może być posłuszny Bogu. Nie może być posłuszny Bogu. Umysł, który sprzeciwia się Bożym zamysłom, kieruje nas w stronę porażki. Ustawia nas na torach niemożności okazania posłuszeństwa Bożym przykazaniom i wskazówkom, jakie On nam daje. Tak więc tutaj Pismo daje nam pewien obraz. Obraz burzonej warowni, burzonej przez poddawanie myśli w niewolę, a szczególnie przez zrzucanie, to jest termin wskazujący na gwałtowność. Zrzucanie w dół myśli, wyobrażeń i rozumowań, które są niespójne z Bogiem. Każdego dnia naszego życia celem Pana dla Ciebie i dla mnie jest poznanie przez nas umysłu Chrystusa oraz życie jako model albo ilustracja umysłu Chrystusa. Tu nie chodzi jedynie o to, żebyśmy mieli szczęśliwe, moralne myśli, choć z pewnością również o to chodzi, ale On myśli w zupełnie inny sposób. Kiedy ostrzegł uczniów, zaczął ich nauczać na temat wpływów, potencjalnych wpływów mogących oddziaływać na ich życie, które były negatywne, powiedział w 8 rozdziale Marka: strzeżcie się kwasu Heroda i kwasu faryzeuszy. Wystrzegajcie się systemu religijnego, w którym Bóg znajduje się w centrum, ale jest nieosobowy i pozbawiony mocy, i strzeżcie się Heroda, systemu politycznego, który jest w swej naturze humanistyczny. Strzeżcie się tych wpływów na wasz sposób myślenia. Zaczął do nich mówić, posługując się tą analogią z kwasem. A uczniowie odpowiedzieli strachem, ponieważ nie mieli jedzenia na lunch, więc tylko trochę rozminęli się z właściwym tematem. On mówił do nich o oddziaływaniu na umysł, a oni sądzili, że pyta ich o to, czy wzięli jedzenie na lunch, więc ta lekcja zupełnie do nich nie dotarła, ponieważ odpowiedzieli strachem. Każda nasza reakcja wynika albo z miłości, albo ze strachu.
To jest albo miłość, albo strach. Miłość albo strach są źródłem naszych słów i reakcji, dyrektyw, jakimi się kierujemy w życiu, naszych dążeń, wyboru rzeczy, do których nie zamierzamy dążyć. Źródłem tego jest albo miłość, albo strach. W jakiś sposób każdy z tych dwóch czynników ma wpływ na to, jak myślimy i jak patrzymy. Więc kiedy Jezus mówi do swoich uczniów, którzy się boją, ponieważ nie wzięli jedzenia na lunch, Jezus zadaje im pytanie, a New King James mówi, dlaczego rozważacie to, że nie macie chleba? New American Standard mówi, dlaczego dyskutujecie o tym, że nie macie chleba? To słowo rozważać albo dyskutować pochodzi od rdzenia, który jest użyty właśnie w tym fragmencie, w drugim liście do Koryntian. Logizmos, wyobrażenia, spekulacje, rzeczy wynoszące się przeciwko poznaniu Boga. Mówi do nich tak, dlaczego wasze rozumowanie toczy bój przeciwko mojemu słowu? Wasze rozumowania zamieszkują rzeczywistość, która depcze to, jak żyłem i jak myślałem, i to, co nakazałem wam zrobić z waszym życiem. Amen, Billy. Dobrze to powiedziałeś. Dobrze? Jezus rzuca wyzwanie ich myśleniu. Gdy zostaliśmy zbawieni, to pierwsza rzecz, z jaką się rozprawialiśmy, to to, o czym myślimy. Czy pamiętacie, jak myśleliście o nienawiści, chciwości, pożądaniu czy zazdrości? Cokolwiek to było, te rzeczy były nam ujawniane. Ale po pewnym czasie odkryliśmy, że Boga interesują nie tylko nasze myśli, ale interesuje Go proces myślenia, sposób myślenia, sposób, w jaki patrzymy na rzeczy wokół nas. Uczniowie byli w łodzi, nie mieli chleba, nie mieli jedzenia na lunch, poddali się strachowi. Jezus powiedział, dlaczego rozważacie to, że nie macie chleba? A potem przypomniał im, że byli z Nim, kiedy rozmnożył jedzenie dla wielu tysięcy ludzi, i to dwukrotnie. Dlaczego rozmyślacie o tym, że nie macie chleba? Dlaczego wasza wyobraźnia zaczyna proces myślowy od tego, czego nie macie? Jak wielu z was miało kiedyś kryzys finansowy? Jak wielu z was doświadczyło cudownego Bożego zaopatrzenia? Jak wielu z was po tym pierwszym finansowym kryzysie miało kolejny, pomimo że Bóg odpowiedział przecież na ten pierwszy? Jak wielu z was za drugim razem było tak samo zdenerwowanych jak za pierwszym? Właśnie o to chodzi. Dlaczego rozważacie, dlaczego nie zmieniliście sposobu myślenia? Chociaż widzieliście moją naturę, mamy tendencję do tego, by myśleć, że cuda Boże to tymczasowe ingerencje Boga, a nie objawienie Jego natury, jako Boga, który zawarł przymierze ze swoimi dziećmi. W ogrodzie są zawsze dwa drzewa, takie, z którego jesz i takie, z którego nie jesz, dlatego że Bóg ma taką naturę. Tu nie chodzi o karę, ale o umieszczenie nas w sytuacji, w której możemy otrzymać nagrodę. Jeżeli w ogrodzie twego życia nie ma dwóch drzew, dobrego i złego, to nie można cię nagrodzić za dokonanie właściwego wyboru. A jeśli jesteś pozbawiony możliwości wyboru, to nie można powiedzieć, że masz wolną wolę. Jednym z najbardziej bezcennych dzieł stworzenia Bożego jest obdarowanie ludzkości wolną wolą. I On całym sobą, na śmierć i życie, broni rzeczywistości wolnej woli danej ludziom. Umieszcza dwa drzewa w ogrodzie, abyś miał wybór. Jak wielu z was spotkało się z wyzwaniem finansowym w jakimkolwiek okresie waszego życia? Używam pieniędzy, ponieważ to jest dobry przykład. Mogło chodzić o złożenie ofiary, o pomoc ubogim, o kryzys finansowy, o jakąkolwiek z tych rzeczy. Wspieranie czyjejś misji. Podjęliście ryzyko, daliście pieniądze, a Bóg szybko wam je zwrócił. I byliście zdumieni tym, jak szybko Bóg dokonał cudu finansowego w waszym życiu. Jak wielu z was tego doświadczyło? Jak wielu z was potem podjęło ponownie ryzyko, a odpowiedź nie przyszła tak szybko jak za pierwszym razem? Czy tak się zdarza, czy nie? Widzę to szczególnie w przypadku młodych wierzących. Oni są gotowi na każde ryzyko. Bum i od razu mają odpowiedź. Oddają ostatnie $100, wychodzą z pomieszczenia i znajdują 1000 na podłodze. Pan bardzo szybko odpowiada tym ludziom. Co on robi? On objawia swą naturę. On nie objawia jedynie niezwykłego cudu.
I część problemu upadku Izraela i dojrzałości Mojżesza związana jest z tym, że Izrael znał Boże cuda, a Mojżesz znał drogi Pana. Mojżesz wziął Boże cuda i na ich podstawie odkrył Bożą naturę, po to, by zawrzeć z tym Bogiem przymierze. I dlatego był stabilny w czasie zmiennych kolei losu, a Izrael nie. Tak więc na przykład podejmujesz ryzyko i dajesz $100 sąsiadowi, który doświadcza kryzysu. Tydzień później on zwraca ci 10 razy więcej. Jesteś tak wdzięczny, biegniesz do przyjaciół, by opowiedzieć im świadectwo. Miesiąc później robisz to samo i mijają 2, 3, 4, 5 tygodni, a ty zastanawiasz się, gdzie jest ten Bóg, który zawarł z tobą przymierze. Bóg, który się o ciebie troszczy. Co on robi? On właśnie umieścił w twoim ogrodzie drugie drzewo. Czy brak natychmiastowego przełomu zmieni twoje objawienie Bożej natury? Czy pozwolisz, aby to zmieniło twoje postrzeganie tego, kim jest Bóg? Ponieważ to jest właśnie problemem, to jest rozumowanie przeciwne poznaniu Boga. Biblia nazywa te rzeczy wyniosłymi. To są rzeczy wywyższane przez sferę demoniczną, po to, by konkurowały z tym, co Bóg zna jako prawdziwe. Tak więc każde kłamstwo, w które ty i ja kiedykolwiek wierzyliśmy, pochodzi ze sfery demonicznej i ma za zadanie konkurować z tym, co Bóg uznaje za prawdę. Ilu z was wie, że diabeł nie stanowi konkurencji dla Boga? To nie jest tak, że mamy Boga i diabła. Tu nie chodzi o to, że Bóg jest dobry, diabeł zły i oni ze sobą walczą. Diabeł jest istotą stworzoną, jest odpowiednikiem Archanioła Michała, a nie Boga. On nie stanowi konkurencji dla Boga. Tak jak mówimy, Bóg używa diabła jako pionka na szachownicy. To stanowczo jest prawdą. On został już pokonany. Nie ma stóp, bo defeat to stopy. Pokonany. Przepraszam, kiepski żart. On został już pokonany. Biblia mówi, że ostatniego dnia ujrzycie go, spojrzycie na niego i powiecie: chyba żartujesz, to byłeś ty? Cóż więc czyni kłamstwo, które konkuruje z Bożą prawdą, z tym, co wie Bóg? Cóż czyni je pełnym mocy? Nasze tak. Nasz głos za tym, żeby uwierzyć kłamstwu, daje kłamstwu moc, ponieważ ono samo w sobie nie ma mocy, która mogłaby konkurować z pięknem, cudownością i mocą prawdy. Wypijmy za to. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 16 znajduje się interesujące stwierdzenie. Naszkicuję wam tło, możecie o tym przeczytać w wersetach od 20 do 23, gdzieś w tym miejscu. Jezus przychodzi do swoich uczniów i pyta: kim jestem według ludzi? Co oni mówią na ten temat? Uczniowie stoją tam i rozmawiają i mówią: tak, jedni mówią, że jesteś Eliaszem, inni, że kimś innym. W końcu Jezus wyskakuje z pytaniem: a wy jak sądzicie, kim jestem? A Piotr odpowiada: ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Jezus mówi: Piotrze, sam na to nie wpadłeś. Mój ojciec ci to pokazał. Chwilę później Jezus mówi o tym, że umrze, że zostanie ukrzyżowany. I Piotr przerywa tę rozmowę. Dlaczego? Bo wczuł się w rolę. Przerywa i zaczyna korygować Jezusa. Jak wielu z was własnym doświadczeniem przekonało się, że nie jest mądrą rzeczą korygować Boga? On jest nieporuszony i niezmienny. Ma rację, kropka. Piotr koryguje Jezusa, a Jezus zmienia ton. Chwilę wcześniej mówił: ciało i krew ci tego nie objawiły, to przyszło od Ojca. Chwilę później patrzy na Piotra i mówi: idź precz ode mnie, szatanie. Ponieważ twój umysł nie jest nakierowany na sprawy Boże, ale na ludzkie interesy. Oto ten szalony obraz. Piotr zostaje zgromiony przez Jezusa, który mówi: idź precz ode mnie, szatanie, ponieważ twój umysł nie jest nakierowany na sprawy Boże, twój umysł jest skupiony na rzeczach ludzkich.
Idź precz ode mnie, szatanie, ponieważ twój umysł jest nakierowany na sprawy ludzkie. Ludzkość bez Chrystusa w centrum w swej naturze jest demoniczna. Spróbuję z tej strony. Ludzkość bez Chrystusa w centrum w swej naturze jest demoniczna. Jezus naprawdę jest centrum wszystkiego. W Nim wszystko jest spójne, składa się w jedną całość. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest absolutnym centrum wszystkiego. Gdy usuniesz Jezusa z tego obrazu, kończysz z czymś, co dobrze wygląda, ale nigdy nie może się stać tym, czym Bóg zamierzył, aby było. Tutaj więc Jezus gromi Piotra, mówi: idź precz ode mnie. Dlaczego? Ponieważ twój umysł nakierowany jest na ludzkie interesy bez Chrystusa w centrum. Nie nakierowałeś się na Boga. O co chodzi? Istnieje coś takiego, co ktoś nazwał praktycznym ateizmem. Nie sądzę, że ateizm jest praktyczny, ale tak czy inaczej. Praktyczny ateizm. Załóżmy, że mam kryzys finansowy i sąsiada, który jest ateistą. Obaj przechodzimy dokładnie taki sam kryzys. Rozmawiam z nim pewnego dnia, on mówi mi, że kupił tą książkę i porozmawiał z tamtym bankierem i uzyskał rady od tamtego doradcy finansowego. A ja jestem wierzącym, ale nie otwieram Pisma Świętego, aby znaleźć w nim wskazówkę. Nie modlę się i nie robię żadnej z tych rzeczy, do których doprowadziłaby mnie Biblia. Zamiast tego używam dokładnie tych samych narzędzi, których używa mój sąsiad ateista. To mogą być nawet przyzwoite narzędzia. Jednak problem polega na tym, że nie szukam serca i umysłu Bożego w moich okolicznościach. Powiedzmy, że ignoruję te rzeczy, które normalnie bym zrobił jako wierzący i robię to, co zrobiłby mój sąsiad ateista. Rezultatem jest praktyczny ateizm. Chociaż wierzę w istnienie Boga, to jednak nie zaprosiłem Go do centrum mojej sytuacji. Na zewnątrz mogę mówić: tak, jestem narodzony na nowo, spędzę wieczność z Bogiem. Ale w tym okresie mojego życia praktykuję ateizm, ponieważ Jezus nie znajduje się w centrum. Idź precz ode mnie, szatanie, albowiem twój umysł nakierowany jest na rzeczy ludzkie, bez Chrystusa w centrum. Apostoł Paweł w 4 rozdziale listu do Efezjan używa takiej frazy. Jest wielu ludzi, którzy błędnie sądzą, że jeżeli jesteś chrześcijaninem, to nie możesz mieć problemu z demonami. To nie jest temat, którym chcę się dziś rano zajmować, ale apostoł Paweł pisał do bardzo dojrzałego kościoła i napisał im: nie dawajcie diabłu przystępu. Jakieś 3 wersety przed tym wezwaniem do tego, by nie dawać diabłu przystępu, znajduje się zachęta do tego, byśmy odnowili się w duchu naszego umysłu. Myśli niespójne, myśli, które naruszają Boży cel dla naszego życia, są niczym kamienne bloki w murze. Nieprzyjaciel nie zamieszkuje w myśli, on zamieszkuje wewnątrz pewnego schematu myślenia. Schematu, który walczy przeciwko Bożym celom i tworzy bezpieczną sferę dla nieprzyjaciela, w której on może mieszkać i z której może atakować. Ten cały temat, o którym chcę dzisiaj do was mówić, w ogóle nie skupia się wokół diabła. Jak wiecie, ilekroć nauczamy na ten temat, to nigdy nie chodzi nam o ściganie diabła. On nie zasługuje na naszą uwagę. Skupiamy się na nim tylko po to, żeby wziąć go na celownik i pociągnąć za spust. On nie zasługuje na nasze rozmowy i rozmyślania. On nas nie interesuje. Ale jeżeli on staje nam na drodze, jeżeli napotykam problem związany z tym, że uwierzyłem w coś, co stoi w sprzeczności z Bożym planem, z tym, co Bóg zna jako prawdziwe, to muszę pokutować i rozprawić się z tym schematem myślenia. Jak wielu z was wie, że jedną rzeczą jest wyznać grzech, a drugą zmienić sposób myślenia na jakiś temat. To dlatego pokuta nie oznacza płaczu przed ołtarzem, choć może tak się wyrażać, ale słowo pokutować, opamiętać się, znaczy zmienić sposób myślenia. Prawdziwa pokuta ma miejsce wtedy, gdy żal za grzechy jest na tyle głęboki, iż zmienia mój punkt widzenia na to, co jest prawdą, a co kłamstwem.
Każde kłamstwo, które diabeł przedstawił mnie i Tobie w ciągu całego naszego życia, było czymś, co zostało wyniesione do góry. Użyte w Biblii słowo oznacza wyniosłą myśl, wyniosłą ideę. Nigdy wcześniej nie widziałem aż tylu wyniosłych idei podważających słowo Ewangelii. Nigdy wcześniej tylu ich nie widziałem. Cieszę się, mogąc powiedzieć, że nigdy nie widziałem tak wielkich przełomów, jak w tej chwili. Nadzwyczajne cuda, rozrywanie więzów uzależnień. W jednej chwili 10, 20, 30 lat uzależnienia, na przykład od heroiny, łamane w jednej chwili. Uzdrowienia z raka. Dziś rano słyszeliśmy świadectwo uzdrowienia schłoniaka. Mamy przełom w wymiarze fizycznym. Uzdrowienia z chorób psychicznych. Mamy ponad 60 przypadków uzdrowienia z psychozy maniakalno-depresyjnej. Spotykam człowieka, schizofrenika, którego Bóg z nieba jak gdyby poraził gromem. Po roku on nie tylko jest całkowicie zdrowy, ale jeszcze przyniósł uzdrowienie i uwolnienie wielu innym osobom, ponieważ Jezus uzdrowił go i uporządkował, złożył go do kupy. Widzimy przełomy na wysokich szczeblach, u dyrektorów korporacji i liderów politycznych, ale też na najniższych poziomach. W tym tygodniu nawrócił się człowiek, który popełnił najgorsze zbrodnie, jakie tylko możecie sobie wyobrazić, a Pan go zbawił i uwolnił. To było w zeszłym tygodniu. Chodzi mi o to, że widzimy nadzwyczajne przełomy, ale nie myślcie, że w tym czasie nieprzyjaciel nie stara się wywyższyć idei, które walczą przeciwko poznaniu Boga, przeciw temu, co Bóg zna jako prawdziwe. Ważne jest, żebyśmy uświadomili sobie, że kiedykolwiek doświadczamy przełomu, to w kolejnym naszym ogrodzie pojawiają się dwa drzewa. Kiedy tylko masz przełom, na przykład przełom ekonomiczny, zdobyłeś go, dobrze, w twoim ogrodzie zasadzono drugie drzewo. Musi tak być. Musisz mieć opcję oprócz tego, co Bóg powiedział. Musisz mieć możliwość wyboru, bo inaczej nie przebijesz się do nagrody. Bóg nagradza. On z natury jest tym, który nagradza. Ci, którzy przychodzą do Boga, muszą wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają, ponieważ jest Ojcem, który kocha nagradzać, błogosławić, obdarzać szacunkiem i świętować sukces ludzi. Ponieważ On taki jest, musi dać Ci wybór, aby nagroda miała swą podstawę. Mówię wam prawdę. W 8 rozdziale Marka, o którym mówiłem, tam gdzie Jezus mówi, dlaczego rozważacie to, że nie macie chleba? Następne pytanie brzmi, czy wasze serce wciąż jest twarde, nieczułe? Jakiej lekcji chciał im udzielić? Chciał im wskazać, że widzieli cudowne zaopatrzenie, a teraz bali się, że im nie wystarczy. Z chwilą, gdy ujrzeliśmy cud zaopatrzenia, utraciliśmy prawo do tego, by zaczynać myśleć o tym, że nam nie wystarczy. Taka jest cena sfery cudów. Za każdym razem, gdy wydarza się cud, on objawia swą naturę. To objawienie natury jest zawsze zaproszeniem do spotkania, do przymierza z Bogiem, który nie zawodzi. Jego następne pytanie, czy wasze serca są nieczułe? O co chodzi? Zatwardziałe serce zatruwa umysł. Pozwólcie, że zilustruję to jeszcze inaczej. Inny rozdział o walce duchowej to 6 rozdział listu do Efezjan. W tym fragmencie Paweł czyni coś podobnego jak tu. Tyle tylko, że opisuje tam, co otrzymaliśmy, abyśmy byli bezpieczni, oraz to, co nam dano w tym celu, byśmy zajmowali terytorium. W Efezjan 6 mówi, że mamy hełm zbawienia. Myśl jak ocalony.
Ostatecznie musisz uwierzyć, że narodziłeś się na nowo. Do tego się to sprowadza. Ostatecznie to się wydarzy. Żartuję, ale rozumiecie, o czym mówię. Myśl jak ocalony. Hełm zbawienia ochrania umysł. Pancerz sprawiedliwości. Twoje wnętrzności ochrania sprawiedliwość samego Boga. Biodra przepasane prawdą. Nasza siła jest mocno ugruntowana w prawdzie Ewangelii. Nasze stopy okryte są gotowością Ewangelii. To jest analogia z ubiorem rzymskiego żołnierza. Buty, które oni nosili, miały w podeszwach kolce, po to, by umożliwiać im zajęcie stabilnej pozycji, z której nie można było ich zepchnąć, bo tak stabilnie stali. Nie mieli zbroi na plecach, ponieważ wierzący nigdy nie odwraca się i nie ucieka. Ponieważ wierzący walczy z pozycji zwycięstwa w Chrystusie w kierunku objawienia się tego zwycięstwa na ziemi. Nie walczymy o klęskę wroga, on już jest pokonany. Potem Paweł mówi o tarczy wiary oraz o mieczu ducha, którym jest Słowo Boże. Co jest bronią przeciwnika? Ogniste pociski. Chciałbym wam zasugerować, że ich celem jest umysł. Celem jest uruchomienie i wywyższenie procesów myślowych walczących przeciwko temu, co Bóg zna jako prawdziwe. Czego używamy, aby zgasić te ogniste pociski, te sugestie wroga, tarczy wiary? Co się dzieje, gdy trafia cię ognisty pocisk, który ominął twą wiarę? Masz miecz ducha. Możecie nie zdawać sobie sprawy z tego, że ten miecz nie był długi. On nie służył do szermierki. To był krótki rzymski miecz, który służył do wydłubywania strzał z ciała żołnierza. Jeżeli więc strzała omija tarczę wiary i trafia ciebie, co masz zrobić? Weź Słowo Boże. Rozumiecie to? Weźcie Słowo Boże i usługujcie sobie samym. Nie sądzę, że nieprzyjacielowi kiedykolwiek udało się ominąć tarczę wiary Jezusa, ale on zademonstrował, co to znaczy usługiwać sobie samemu Słowem Bożym. Nieprzyjaciel powiedział, spraw, żeby ten kamień stał się chlebem. Nie samym chlebem żyje człowiek. Sam sobie usługiwał Słowem Bożym. Parę lat temu mój przyjaciel uczestniczył w debacie na uniwersytecie. Profesor zrobił wszystko, co mógł, żeby wyszydzić mojego przyjaciela, który był ziejącym ogniem ewangelistą. Taki typ, ziejący ogniem. Ziejący ogniem ewangelista. Zrobił wszystko, co mógł, nie tylko po to, żeby go wyszydzić, ale również, żeby obalić pismo. Wielki filozof Voltaire ogłosił, że w ciągu 50 lat Biblia przestanie istnieć, że wyjdzie z publicznego użycia. Dziś jego dom używany jest do dystrybucji Biblii. Mój przyjaciel, który był tak zaciekle atakowany przez tego profesora, na koniec dyskusji wstał i powiedział, wszystko, co ten człowiek napisał, zostanie zapomniane w ciągu 50 lat. W celu zniszczenia tej księgi powołano armię potężniejsze niż on. I kontynuował, mówiąc o Słowie Bożym, które trwa na wieki. Ta księga jest tym, co powinno kształtować nasze myślenie o nas samych, o sobie nawzajem. Ta księga objawia Jego. Jeszcze jedna ostatnia myśl. Jeżeli już powiedziałem, że to była ostatnia myśl, to ona była częścią tej ostatniej myśli. Myślę, że mogę tak powiedzieć 3 razy, potem będzie to już kłamstwem.
Jezus powiedział: badacie pisma, bo myślicie, że macie w nich życie wieczne. Mówił to do faryzeuszy, których życie obracało się wokół studiowania pisma. On nie umniejszał znaczenia studiowania pisma. On jedynie podnosił do właściwego znaczenia to, do czego powinno prowadzić studiowanie pisma. Dlatego skierował do nich słowo napomnienia i w Jana 5 rozdziale powiedział: badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich jest życie wieczne. Powiedział: one świadczą o mnie, a wy nie chcecie przyjść do mnie. Innymi słowy, Słowo Boże dane jest po to, aby prowadzić do spotkania ze Słowem Bożym jako osobą. Czarne na białym prowadzi do osoby, a bez spotkania z osobą proces jest niedokończony. Jeżeli spotykasz się jedynie z zadrukowaną stronicą, to jesteś wystarczająco wyposażony do tego, żeby debatować z ludźmi, którzy się z tobą nie zgadzają. Ale kiedy spotykamy się z osobą, odchodzimy z niczym innym jak poznaniem nadrzędnej wartości ludzi, z uczuciem miłości i oddania na rzecz ludzi, bez kompromisów w kwestii prawdy, ale zdając sobie sprawę, że miłość jest tym, co zmienia życie. Pan wzbudza armię ludzi, którzy powiedzą za Jezusem: szatan nie ma nic we mnie. On nie jest nawet częścią mojej historii, bo moja historia ogłasza skuteczność krwi Jezusa. Ilekroć odwiedzamy naszą przeszłość bez przykrycia krwi Jezusa, odwiedzamy kłamstwo, ponieważ jej już nie ma. Moja historia krzyczy o mocy krwi Jezusa. Moja teraźniejszość ogłasza totalną miłość, uczucie i plan Boży dla mojego życia. Moja przyszłość prowadzi mnie do spełnionego i wypełnionego nadzieją życia, którego cel wyraża się w słowach: jako w niebie, tak i na ziemi. I jestem częścią zespołu, który walczy i kładzie swoje życie po to, aby to nastąpiło, żeby złamani ludzie się wyprostowali, żeby uzależnieni zostali uwolnieni, aby ci, którzy potrzebują przebaczenia, otrzymali je, by umierający zostali uzdrowieni, aby Pan objawił w nas i przez nas to, co zapisane jest na kartach pisma. To nigdy nie miała być książka historyczna. Ona ma być żywym świadectwem tego, jaki jest Bóg. Ponieważ zawsze, gdy widzimy, że coś podnosi się przeciwko poznaniu Boga, zakotwiczamy się w objawieniu doskonałego Ojca, który kocha nas tak bardzo, że dał nam życie swego Syna. Ten doskonały Ojciec zachwyca nas i zaprasza do relacji, abyśmy odzwierciedlili i objawili serce Boga na ziemi. To są podstawy walki duchowej. Powstańcie. W 6 rozdziale listu do Rzymian odnajdujemy tak niesamowity obraz nawrócenia. List do Rzymian to księga mówiąca o zbawieniu. To jest księga, której tematem jest teologia nawrócenia. Ona traktuje o tym głębiej niż jakakolwiek inna księga Biblii. Prawdopodobnie głębiej niż wszystkie inne razem wzięte. Rozdział 6 jest interesujący, ponieważ Paweł zabiera nas do tego obrazu Jezusa, który umiera i powstaje z martwych, a jego zmartwychwstanie tak naprawdę jest naszym zmartwychwstaniem. Niesamowity obraz, którego ilustracją jest chrzest. Zanurzasz się pod wodę, to jest twój grób, wynurzasz się i to jest życie zmartwychwstania. To jest życie Chrystusa w tobie. Paweł ukazuje nam ten obraz. On to przedstawia przez 10 wersetów, a w wersecie 11 jest nagroda. On mówi tak: tak jak Chrystus został wzbudzony z martwych, tak samo i wy zostaliście wzbudzeni w nowości życia. Konkluzja jest taka: tak i wy rozumiejcie, uważajcie siebie samych za martwych dla grzechu. To słowo "uważajcie siebie samych" to to samo słowo, które oznacza wyobrażenia.
rozważanie. Strzeżcie się rzeczy, które sprzeciwiają się temu, co Bóg uznaje za prawdziwe, które walczą przeciw poznaniu Boga, ale co Bóg uważa za prawdę? To, że umarłeś dla grzechu. Myśl o sobie tak. Nie żyję. Cóż, nie żyję. Jestem martwy. Martwy, martwy, nie żyją. Jestem umarły dla grzechu. Grzech nie ma ze mnie pożytku. To nie jest gimnastyka umysłowa. To jest to, co Bóg uznaje za prawdziwe. Dopasuj to do Jego tego, do tego, co On mówi i myśli. To było trzecie i ostatnie zakończenie. Ale teraz sobie uświadomiłem, że znów to zakończyłem. Dobrze, Panie Jezu, pomóż nam. Proszę zespół usługujący, żeby tutaj szybko przyszedł. Pomodlimy się chwilę razem, zanim was wypuszczę. Zespół usługujący, przyjdźcie tutaj. Ci ludzie są przeszkoleni dla waszego przełomu. I mówię wam, co najmniej 95%, prawdopodobnie więcej, ale co najmniej 95% wszystkich cudów, jakie widzieliśmy, dokonało się przez ręce ludzi w kościele, a nie przez zespół pastorów. Mamy więc tutaj zespół gotowy do tego, żeby się o was modlić i wam służyć. Ja skończyłem. Jeżeli nie znasz Pana, a chcesz Go poznać, to dzisiaj jest ten dzień. Dowiedz się, jak to jest mieć nie tylko przebaczone grzechy, ale otrzymać też dar życia wiecznego. Dzisiaj jest dzień. Połóżcie rękę na sercu, będę się o was modlił. Ojcze, proszę Cię przez chwałę imienia Jezus, abyś ciągle prowadził nas głębiej w umysł Chrystusa, w to, jak Ty myślisz, jak myślisz, widzisz, postrzegasz. Nie ma w Tobie twardości, jest wrażliwość. Nie gasisz knota, który ledwie się tli, ale ochraniasz go tak, by zabłysnął płomień. Postępujesz w taki sposób, aby chronić te dobre rzeczy, które są w nas. Modlę się, żeby w tym tygodniu nasze myśli wypływały ze zrozumienia tego, jaki jesteś, jako doskonały Ojciec. Modlę się o to w imieniu Jezusa. Niech dzień dzisiejszy będzie dniem, w którym zniewolenia są łamane, a ludzie przychodzą do Chrystusa. Niech to trwa w imieniu Jezusa. Amen. Zostańcie przez chwilę na miejscach. Shane, chodź tutaj i wyjaśnij, co będziemy dalej robić.